Witajcie crazysowe świry, z tej strony Sullivan. W dzisiejszym filmie poruszymy kolejny wątek z lore Crazisa. Wszyscy znamy naszych głównych przeciwników, jakim są żołnierze korporacji CEL. Spotykam ich w Crazis 2 i w Crazis 3. W tym filmie przyjrzymy się, jak główni przeciwnicy wolno, lecz konsekwentnie przejmowała władzę nad światem. Zapraszam do oglądania. W filmie wykorzystano wiedzę z samej trylogii Crazis oraz wiedzę zaczerpnięto z książki Crazis Eskalacja. Gdy grałem 14 lat temu w Crazis, byłem święcie przekonany, że główny dowódca sił koreańskich, jakim był generał Pyong, jest po prostu szalony. Gdy on i jego oddział złapali nomada, nie byłem świadomym motywu, czym się kierował koreański dowódca. Nie rozumiałem logiki w jego działaniu. Przypomnijmy sobie. Your nanosuit has been disabled. Your mission is over. General, the electromagnetic activity inside the temple is increasing rapidly. Drop the pretense, Doctor. We both know this is more than just a temple. Would the CIA be interested in a temple? Would the US military be interested in a temple? Would he be interested in a temple? What are you talking about? We may have discovered the greatest source of power the world has ever known. The possibilities are endless. Your own government wants inside this thing as much as we do. I will not let that happen. Pyong uważa, że znalezione struktury za świątynią, która skrywała w sobie potencjalne nieskończone źródło energii. Ten nie przyjmuje do świadomości fakt, że to nie świątynia, tylko starannie ukryte struktury obcych, samych cepidów. Cały czas uświadomić mu to próbowali naukowcy, których uwagi zbagatelizował. Niemniej jednak, generał Kyong zorientuje się, że cały jego wysiłek przyczynił się do pierwszej fazy wojny z cepidami. Ten ginie z rąk nomada, którego wcielamy się w Crazis 1. Teraz, po latach słuchając motywu, celu i potencjalnych korzyści, muszę powiedzieć, że Kyong nie był takim szaleńcem, jakim ja go uważałem. Wiedział, że obudził uśpioną rasę cepitów, to jednak rozumowanie ma logiczny sens. Wy z pewnością spytacie, po co wspominam o generale Kyongu i o Koreańczykach, skoro ten film miał być na temat korporacji CEL. Powód jest taki, że oba przypadki są niemal takie same. Kyong uważa, że świątynia zapewni im nieograniczone źródło energii. Dzięki temu Korea Północna zyska nieograniczone możliwości. A wiecie, jak CEL przejęła władzę nad światem? A właśnie w taki sposób, że stali się potentatem energetycznym. Sprywatyzowali wydobycie energii, gdyż oni także wykorzystywali technologię cepitów jako źródło energii, dzięki czemu uzyskali ogromne środki oraz powoli stawali się czymś więcej niż tylko megakorporacją. Choć to był jeden z najczęściej wymienianych czynników, to CEL uzyskiwało władzę w trochę bardziej skomplikowany sposób. Szczyt wpływu na amerykańską armię osiągnął apogeum podczas wydarzeń w Crazis 2. W Nowym Jorku wybucha epidemia wirusa manhattańskiego, a Crytek System udaje się zawrzeć umowę, w sprawie której Departament Stanów Zjednoczonych wyrzeka się ewakuacji miasta na rzecz wojsk CEL. Prywatna armia miała za zadanie opanowanie wirusa, w tym ewakuacji zdrowych, zaś chorych na miejscu badać i poddać kwarantannie. Niestety wojska CEL bardzo krwawo rozprawiały się z cywilami bez względu na to, czy byli to zdrowi, czy zarażeni. Ponadto wojska CEL z Dominikiem Lockhartem na czele ukrywali fakt, że odkryto aktywność samych cepidów. Łącząc fakt, w
Crysis 2 widzieliśmy apogeum prywatyzacji armii państwowej i wpływają na decyzje o losie milionów ludzi przez prywatną armię, narzucają swoją wolę dla państwa tak naprawdę. Jakub Hargrave zginął po wydarzeniach w Crysis 2. Ale trzeba jasno powiedzieć, że na chwilę utracił bezpośrednią władzę na rzecz zarządu Cell po Crysis 2. Jednak najprawdopodobniej władzę przejął Karl Rush. Jednak i jego spotkało to samo co Hargrave'a. Został wykopany, a zarząd Cell wprowadził własne plany w życie. Pomimo wizerunkowej porażki w Nowym Jorku, zarząd Cell posiadał innego asa w rękawie. Pieniądze. Liczne inwestycje wojskowe. Monopol w wytwarzaniu energii. Świadczenie usług. Oraz nieczysta walka na rynku doprowadziła do eliminacji konkurencji i do zdobycia światowego rynku. Korporacja z Cell, nie mając konkurencji, mogła dyktować ceny, a że nie było innych dostawców energii, to wszyscy, przemysł, handel, społeczeństwo, musiało korzystać z ich usług, czy tego chcieli, czy nie. Ponieważ to była jedyna dostępna energia. Na początku ceny były atrakcyjne, lecz z czasem ceny były stopniowo sztucznie zawyżane. Upadały małe firmy. Potem stopniowo niszczona została klasa średnia. A Cell powoli zakłuło w kajdanki połowę świata. Ludzie bezsilnie patrzyli, jak Cell podporządkowuje sobie ludzi. Doszło w końcu do poważnego kryzysu gospodarczego. Ludzie nie mieli pieniędzy na rachunki, nie mieli jak spłacać energii i usług od Cell. W wyniku czego korporacja Cell wprowadziła nieoficjalne niewolnictwo. Ludzie, nie mając wyboru, podpisywali kontrakty z Cell, które były skonstruowane tak, że aby spłacić długi, kredyty czy z inne zaległości, ludzie musieli zostać pobrani do wojska. A tam zostali dzieleni względem umiejętności, kwalifikacji i stopnia, w tym uzgadniając to, jak mocno zalegali z długami. W wyniku tych działań Cell została firmą, która oficjalnie przejęła władzę nad światem. Reszta wolnego świata, staro Strickland na czele, było bezsilne i mimo prób nie mogło ingerować w działanie zarządu Cell. A ci, jeśli wyczuli zagrożenie albo spisek, to krwawo tłumili przejawy buntu. To właśnie z ręki Cell zginęli Barclay, Chino, żołnierzy wyposażeni na skafandr poprzez oskurowanie, oraz najprawdopodobniej Nathan Gould. Ludzie, chcąc zarobić na chleb, by wyżywić rodziny, zrobią wszystko. Nie znamy stawek czy wielkości wypłat z samego Lord Crysisa, ale zapewne polegało na tym, że im bardziej niebezpieczna i zaawansowana technologicznie praca, czy też misja, to większe były płace. Dlatego najwięcej ludzi trafiało jako żołnierze Cell. Był to pierwszy front, pospolite ruszenie, mięso armatnie wysyłane wszędzie. Większość już nigdy nie wracała. Podsumowanie odcinka. Dawniej przepis na zdobycie władzy nad światem, jaki nam przedstawiono w Crysis, wydawał się jako czyste science fiction. Wielka korporacja robi monopol na światowym rynku i dyktuje cen dla całego świata. Dziś, w dobie globalizacji i ogromnych pieniędzy, nie sposób dostrzec, że taki scenariusz mógłby mieć miejsce w rzeczywistości. To tak, jakby Amazon wykupił wszystkie największe firmy przewozowe i kurierskie na świecie. Mając monopol, mogliby dyktować cenę za przesyłkę, dostawę czy nawet za opakowania. Czysta zależność. A wy jak sądzicie? Czy wizja apokalipsy zaprezentowana w Crysis 3 wydaje się wam realistyczna? Dajcie znać w komentarzu. Korporacja Cell, mając pieniądze, eliminując konkurencję i niewygodne osoby, pokazuje, że świat, w którym żyjemy, jest bardziej kruchy, niż nam się wydaje. Z mojej strony to wszystko. Sullivan out.